Dzień dobry, miło mi wszystkich powitać na dzisiejszym webinarium pod tytułem Zadania interdyscyplinarne, o co w nich chodzi i jak je stosować. Ja nazywam się Katarzyna Dmitruk i jestem jedną z koordynatorek w zespole projektowym. Projekt Szkoła dla Innowatora realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z partnerami Szkołą Edukacji PAW i UW oraz Stowarzyszeniem WIS z Radowa Małego. Partnerami wspierającymi są firma Deloitte i Fundacja Zwolnieni z Teorii. Przypomnę kilka informacji technicznych. Jesteśmy teraz na platformie Zoom w trybie webinar, co oznacza, że Wy widzicie i słyszycie nas, ale my Was nie. Jeśli chcecie się z nami skontaktować, możecie to zrobić pisząc na czacie. Na dole ekranu jest ikona czatu. Żeby Wasze wpisy były widoczne dla wszystkich uczestników webinaru, wybierzcie opcję All Panelists and Attendees. Zachęcam, żeby zrobić to w tej chwili. Jeśli ktoś utraci połączenie w trakcie spotkania, to może do nas wrócić używając tego samego linku, którego użył do połączenia się z nami. Webinarium jest nagrywane i zostanie udostępnione. Informacje o nagraniu prześlemy mailem. Zachęcamy do zadawania pytań. Odpowiedzi na nie udzielą nasi eksperci pod koniec spotkania. Dzisiejsze webinarium potrwa około 2 godzin, czyli do około 19. Dodam jeszcze, że Zoom jest w trakcie aktualizacji, więc za ewentualne problemy techniczne od razu przepraszamy. A teraz przekazuję głos Magdzie Bogusławskiej, która wprowadzi nas w temat zadań. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę z tak licznej Waszej obecności i też bardzo cieszę się z tego po prostu naszego spotkania, tym bardziej, że wydaje mi się, że temat jest dla nas bardzo ważny, innowacyjny i bardzo silnie powiązany z tym, co dla nas w projekcie najważniejsze, a mianowicie z naszymi kompetencjami proinnowacyjnymi. Jak wiecie doskonale, będziemy dzisiaj rozmawiać o zadaniach interdyscyplinarnych, które są jednym z tych narzędzi, na które chcemy bardzo silnie stawiać w naszym projekcie. Obok zadań interdyscyplinarnych, pozwólcie, że powiem parę słów. Będziemy Wam też w kolejnych miesiącach proponować pracę z takimi narzędziami jak programy pracy pracowni tematycznych, jak przykłady edukacyjnych projektów uczniowskich, czy też scenariusze, a po prostu warsztaty rozwijające kompetencje behawioralne naszych uczniów. Wszystkim tym narzędziom będą też towarzyszyły poradniki, które będą opisywać, jak tworzyć te narzędzia i też jak pracować z nimi. No a dziś zaczynamy właśnie od zadań interdyscyplinarnych, czyli sięgających do więcej niż jednej dziedziny, czy też więcej niż jednego przedmiotu szkolnego. Ważne też jest to, że te nasze zadania, zobaczycie to za chwilę, są też bardzo silnie zakorzenione w tym, co w naszym dzisiejszym świecie jest aktualne, ważne, też wymagające od naszych uczniów pewnej refleksji. Ważne jest też to, że te nasze zadania czerpią z różnych podejść, z różnych strategii uczenia się. Mogą wymagać z jednej strony umiejętności, mówię przykładowo, wyszukiwania informacji, dociekania, rozwiązywania problemów, wnioskowania itd. Dlatego też wydaje nam się takie właśnie podejście, taki właśnie sposób myślenia o uczeniu naszych uczniów czymś bardzo ciekawym i czymś innowacyjnym. Jak widzicie, one są bardzo silnie powiązane z tym naszym zadaniem projektowym związanym z rozwijaniem kompetencji proinnowacyjnych wśród uczniów, bardzo bezpośrednio się do nich odnoszą, ale równocześnie nie znaczy to, że nie są powiązane z podstawami programowymi poszczególnych przedmiotów. Jak najbardziej są, choć nasze myślenie o zadaniach jest takie, że ich innowacyjny charakter dotyczy przede wszystkim tego, że kompetencje stawiamy na piedestale. Czynimy ich je czymś, co wydaje nam się tak ważne i tak kluczowe w pracy z uczniami, pamiętając, że
to my, nauczyciele innowatorzy, właśnie z nich możemy korzystać, by nasi uczniowie stawali się innowatorami i rozwijali te umiejętności, o których mówimy, że są tak potrzebne i tak ważne w tym przyszłym, dorosłym życiu, które ich czeka. O tym wszystkim właśnie opowiedzą nam nasi wspaniali eksperci, których też bardzo serdecznie witam i dziękuję Wam, że zechcieliście poprowadzić ten nasz webinar. Witam pani dr Małgorzatę Skurę. Małgosia jest pedagogzką, terapeutką, autorką różnych programów i podręczników edukacji matematycznej, głównie na pierwszych etapach kształcenia. Małgosia także napisała różnorodne poradniki dla nauczycieli związane z tym obszarem. Jest też ekspertką w zakresie programowania edukacji matematycznej w wychowaniu przedszkolnym, edukacji wczesnoszkolnej i później, ale też Małgosia współpracuje z różnymi uczelniami wyższymi i wieloma instytucjami zajmującymi się doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Małgosiu, jeszcze raz dzień dobry, cieszę się, że jestem i że jesteś i równocześnie witam naszego współeksperta Michała Lisickiego, psychologa, autora też programów i podręczników edukacji matematycznej, poradników dla nauczycieli, też wychowawcę, terapeutę i również eksperta w zakresie programowania edukacji matematycznej. Witajcie moi drodzy i z wielką przyjemnością przekazuję Wam głos. My witamy wszystkich bardzo serdecznie. Tak jak powiedziała Magda, zajmiemy się zadaniami interdyscyplinarnymi, czyli jednym z narzędzi, które powstają w szkole dla innowatora. I tak jak mówiła Magda, to jest coś, co jest bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie, ponieważ chyba nie ma dzisiaj zawodu, który by nie wiązał różne dyscypliny nauki. Tak jak zobaczcie, nie ma dzisiaj zawodu, który można wykonywać w pojedynkę. Tak chyba nie ma zawodu, który jest monodyscyplinarny. Dlatego zadania interdyscyplinarne to mają być zadania, które przygotowują też młodego człowieka do tego, żeby znalazł się w tej nowej rzeczywistości, żeby sobie jakoś tam w życiu codziennym, a potem zawodowym radził. I my Wam dzisiaj te zadania interdyscyplinarne spróbujemy przedstawić, pomysł na zadania interdyscyplinarne i też osadzić się jakoś w życiu szkoły. Dzień dobry. Dzisiaj opowiemy o takim istotnym elemencie tego komponentu szkoły dla innowatora, czyli właśnie o zadaniach interdyscyplinarnych. Dlaczego one się znalazły w tym projekcie, jak są skonstruowane i jak z nich korzystać. Na tym się dzisiaj będziemy koncentrowali. I to będzie taki wstęp do następnego kroku, w którym będziemy chcieli Was namówić do tego, żebyście korzystali z tych zadań w sposób taki bardzo aktywny, czyli żebyście je zmieniali, modyfikowali, dostosowywali do swoich potrzeb i możliwości, do potrzeb i możliwości uczniów i uczennic, z którymi pracujecie, a na koniec chcielibyśmy dojść do momentu, w którym spróbujecie się zmierzyć z tworzeniem takich zadań, które będą już w sposób taki optymalny dostosowane do realiów, w jakich pracujecie. Ta część tego projektu jest obudowana takimi narzędziami. To jest poradnik dla nauczycieli i nauczycielek, którym opisujemy, jak tworzyć i konstruować takie zadania. Jest przygotowanych kilkadziesiąt zadań, które są takim wzorcem, podpowiedzią, jak te zadania konstruować. I każde zadanie ma jak gdyby dwie odsłony. Jedna to jest część dla ucznia, uczennicy, która prowadzi go trochę jak po sznurku, jak to zadanie wykonać. I temu odpowiada karta dla nauczyciela, nauczycielki, w której bardzo szczegółowo opisujemy, co w tym zadaniu jest, jakie cele realizuje, jak do niego podejść. I dzisiaj się będziemy koncentrowali na tych dwóch komponentach, czyli karta zadania dla ucznia, uczennicy z jednej strony, z drugiej strony dla nauczyciela, nauczycielki. Teraz, tak jak powiedział Michał, spróbujemy opowiedzieć sobie o różnych elementach, które znajdziecie w tych zadaniach, ponieważ pierwsze takie bardzo ważne założenie to są zadania, które mają pokazać, na czym polega interdyscyplinarność, jak tworzyć zadania interdyscyplinarne. Trochę podpowiadają
co może być tematem zadań interdyscyplinarnych, ale zakładamy, że one nadają się do modyfikacji, czyli ja jako nauczycielka mogę je dostosować do potrzeb, możliwości swoich uczniów, własnych preferencji. Pokażę to na pewnym przykładzie, jak to zrobić, który element mogę z tego zadania wyjąć, przestawić bez strat dla całości zadania. I w karcie zadania dla nauczyciela znajdziemy, ona się składa z dwóch takich części. Pierwsza część to są takie podstawowe informacje o zadaniu, czyli jakie są jego cele, jakie są kryteria sukcesu, jakie zagadnienia, z jakich przedmiotów tam się znajdują. Co jest ciekawe, to łączymy zadania nie tylko z takich przedmiotów, które w sposób naturalny się z sobą łączą, jak matematyka czy fizyka, ale też na przykład, nie wiem, język polski z matematyką, czy takie bardzo dwie odległe dyscypliny. Są zadania, gdzie znajdzie się tylko dwa połączone z sobą przedmioty, a są takie zadania, gdzie tych przedmiotów jest kilka. Mamy także odniesienia do podstawy programowej. Tak jak powiedziała Magda, to jest ważne, żeby pokazać, że te zadania realizują pewne punkty podstawy programowej, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest te zadania, rozwijanie kompetencji tych proinnowacyjnych. Potrzebne środki dydaktyczne, no i właśnie rozwijane kompetencje proinnowacyjne, czyli to, o co w tych zadaniach tak naprawdę chodzi, oczekiwane wyniki. Wynik to jest coś, do czego uczeń, uczennica dąży w tym zadaniu. Zawsze w wyniku zadania otrzymuje, to tak nazwę, produkt. Czyli produktem może być jakiś artykuł, produktem może być prezentacja, produktem może być plakat, produktem może być skonstruowanie czegoś. Zawsze do czegoś dąży, tak? Znaczy rozwiązanie zadania jest czymś. Zaraz też pokażemy, co to takiego jest. To jest ta pierwsza część. W drugiej części znajdziecie opisy aktywności. Opisy aktywności to są te sytuacje, opisy sytuacji, które ja jako nauczyciel, nauczycielka mogę zorganizować uczniom, żeby lepiej poradzili sobie z tym zadaniem. Czyli co ja mam tutaj zrobić, żeby poprowadzić ucznia, uczennicę w rozwiązaniu tego zadania? Mówię poprowadzić. Jeden będzie potrzebował bardziej, żeby być prowadzonym, drugi mniej. I też te zadania to uwzględniają. Wskazówki, czyli takie różne informacje, które są mi potrzebne do tego, żebym to zadanie lepiej sobie z nim ja jako nauczycielka poradziła, ale też na przykład jakie mogę rozszerzyć zadanie o jakieś inne dodatkowe aktywności. Informacje źródłowe, no to oczywiście coś, co mi jest potrzebne. No i rozwiązania zadań. Dlaczego rozwiązania zadań? Zaraz sobie powiemy, że trzeba mądrze przemyśleć, w jakich sytuacjach ja będę proponowała uczniom te zadania. I może się tak zdarzyć, że przypuśćmy, że nauczycielka biologii musi rozwiązać zadanie z fizyki, bo część tego zadania interdyscyplinarnego to są zadania z fizyki. I no nie, ponieważ no nie jesteśmy specjalistami ze wszystkich dziedzin, dlatego zadania z matematyki, fizyki, chemii mają swoje rozwiązania, tak żeby tu się poczuć też pewniejszym w proponowaniu zadań uczniom. Komentarze do zadań. Zaraz Wam pokażemy, że to jest bardzo ważna część zadania. Ona mi pokazuje, co to takiego to zadanie jest, do jakich poziomów interdyscyplinarności on się odnosi, ponieważ też powiemy, że zadania mogą być mniej lub bardziej interdyscyplinarne. Może być takie zadanie, gdzie to połączenie dyscyplin nauki jest bardzo luźne, a może być takie zadanie, gdzie jest to bardzo silne i bez tego powiązania ja w ogóle tym zadaniem sobie nie poradzę. I wszystko to znajduje się w tym komentarzu. To taka, jeszcze raz to powtórzę, bardzo ważna część tego zadania. To znajdziemy w karcie dla nauczyciela. No i właśnie, spróbujemy opowiedzieć o czymś, co jest tutaj na pewno takim problemem, ale problemem, który no, damy radę rozwiązać, a mianowicie jak zorganizować rozwiązywanie tego typu zadań. Bo nie są to zadania z biologii, fizyki czy chemii, czy takie, które ja będę rozwiązywała na biologii, fizyce albo chemii, tylko zadania, które łączą różne przedmioty, różne dyscypliny nauki. I teraz jak w szkole zorganizować tego typu sytuacje rozwiązywania tych zadań? No, kto ma, jeżeli mam zadanie, gdzie nawiązuje do języka polskiego, fizyki, geografii, no to kto ma się nim zajmować? Nauczyciel polskiego, biologii czy geografii? I tu mamy kilka propozycji, co nie znaczy, że nie ma innych, na pewno są i mogą być nawet lepsze od tych, które Wam podamy. No takie najbardziej konwencjonalne to oczywiście mamy lekcje i na tej lekcji rozwiązywane są zadania. Są też takie zadania i w komentarzu znajduje się informacja na ten temat,
że zadanie może rozwiązywać nauczyciel dowolnego przedmiotu. Czyli nie jest mi potrzebna jakaś bardzo specjalistyczna wiedza do tego, żebym pokierowała procesem rozwiązywania. To jest ta pierwsza grupa zadań. No, to jest bardzo ciekawa rzecz, czyli uczniowie rozwiązują zadanie na cyklu lekcji. Czyli tak jak powiedziałam, jeżeli mamy zadanie, gdzie jest biologia, geografia i przypuśćmy fizyka, to część zadania rozwiązują na biologii, część zadania na geografii, część zadania na fizyce. I zestawienie informacji, wiedzy, umiejętności, które uczniowie zdobywają na tych przedmiotach, ma je doprowadzić do rozwiązania danego zadania. To jest takie ciekawe i jedno chyba z najbardziej też bezpiecznych dla nauczyciela sytuacji, ponieważ rozwiązujesz z uczniami zadanie interdyscyplinarne, ale zajmujesz się swoją działką. I to jest ciekawe. Potem mamy biuro pracy indywidualne, czyli taki pomysł, który narodził się w szkole w Radowie Małym, a mianowicie mam taki czas w ciągu tygodnia, gdzie uczniowie z danej klasy, z danego poziomu nauczania zajmują się zadaniami interdyscyplinarnymi pod opieką mentora. Jest to specjalny czas na to przeznaczony, miejsce na to przeznaczone. Uczniowie, uczennice mogą same sobie wybrać zadanie. I jest nauczyciel mentor, który może ich w tym zadaniu, w rozwiązaniu tego zadania poprowadzić. No i mamy coś, co rzeczywistość nam dzisiejsza sprawiła, że i ten punkt się pojawi, czyli rozwiązywanie zadania zdalnego, co w przypadku zadań interdyscyplinarnych wydaje się być też dobrym sposobem, ponieważ możemy tu siły połączyć i nauczyciele różnych przedmiotów mogą proponować uczniom jeden typ zadania, bo to nie są takie zadania, które znajdziemy w podręczniku, czyli że do ich rozwiązania potrzeba kilkanaście minut. To są zadania bardzo rozbudowane, które wymagają często dużo czasu, wysiłku i pracy. I wydaje się, że te zadania mogą być dobrym rozwiązaniem w nauczaniu zdalnym, ale pod jednym warunkiem, mianowicie, że wcześniej uczniowie z tymi zadaniami już sobie radzili, że my znamy całą procedurę, bo inaczej może być to oczywiście rodzić różne trudności. Ale mamy te cztery. Tak jak powiedzieliśmy, nie znaczy, że są to jedyne. Na pewno w waszych szkołach powstaną jeszcze inne, dostosowane do waszych potrzeb i możliwości. I my będziemy też bardzo zachęcać, żeby samemu sobie wymyślić sposób na rozwiązywanie tego typu zadań. Znaleźć miejsce, czas i sposoby organizacji, które będą w waszej szkole takie najbardziej przyjazne i dla was, i dla uczniów i uczennic. No i teraz tak wracając do tego pomysłu, cyklu lekcji. Zobaczcie, będzie taki przykład zadania, gdzie odpowiadam sobie na pytanie nadrzędne. Każde zadanie ma jakieś pytanie, problem, na który uczeń ma znaleźć odpowiedź, rozwiązanie. I mam to takie proste zadanie nadrzędne, pytanie, czy budowanie elektrowni wodnej ma sens, czy to może energetyczna zachcianka. I mam zadanie, gdzie łączę dwa przedmioty, czy geografię i fizykę. Część wiedzy i umiejętności uczeń zdobywa na geografii, część na fizyce. I na przykład zaczynam od lekcji geografii, gdzie poznają rolę hydroelektrowni w różnych krajach górzystych, na przykład w Peru. Poznają plusy i minusy funkcjonowania elektrowni wodnej. Potem na fizyce dokonują różnych obliczeń związanych z energią, ile żarówek, komputerów może zostać, może działać z energii, którą wyprodukują elektrownie wodne. I te obliczenia robię na fizyce, po czym wracam na geografii. Na geografii próbujemy zebrać wszystkie te informacje, wiedzę, którą zdobyliśmy na poprzednich lekcjach, odpowiedzieć na pytania nadrzędne. To się wydaje, to też oczywiście jest trudne organizacyjnie, no bo trzeba najpierw zorganizować lekcję geografii, potem fizyki i na końcu geografii, ale to jest to takie bardzo przyjazne dla każdego nauczyciela, bo może się zajmować swoim przedmiotem, a jednocześnie zajmować się rozwiązywaniem zadań interdyscyplinarnych. I oczywiście są takie zadania, które będą bardziej się nadawać do tego typu pracy, a inne będą mniej. W tym komentarzu, o którym już mówiliśmy, na końcu każdego zadania takie informacje się znajdują. To była część dla nauczyciela. Z częścią dla nauczyciela związane są dla uczniów i uczennic. Są to, my to nazwaliśmy kartami pracy. To jest taka rzecz, takie narzędzie, które dostaje uczeń i ono ma poprowadzić jego w rozwiązaniu owego zadania. I zaczyna się zazwyczaj od jakiegoś wprowadzenia krótszego lub dłuższego,
różnie to wygląda. Czasami jest to fragment jakiejś książki, artykułu, czasami dużo jest linków do tekstu źródłowych. Uczeń zdobył jakąś wiedzę, żeby no, wiedzieć, zmierzyć się z problemem, który ma się zaraz zająć. Potem są kroki, które mają doprowadzić go do wykonania zadania. Ponieważ pisaliśmy, powinniśmy złożyć te zadania w ten sposób, żeby dać jak najwięcej wskazówek uczniom i uczennicom. Tych kroków jest dużo i zakładamy, że wykonanie aktywności w ramach każdego z tych kroków doprowadzi do rozwiązania. Co nie znaczy, że nie można z tych kroków zrezygnować, dając uczniom, a uczennicom więcej samodzielności. Można, ale lepiej dać jakby z naszej strony, z strony autorów zadań z różnych przedmiotów, więcej tych wskazówek, łatwiej wtedy z nich zrezygnować. A więc my tak prowadzimy, tak jak Michał powiedział, po sznureczku, co nie znaczy, że tak musi być. I jest coś też takiego istotnego, ponieważ w Radomiu Małym takie zadania interdyscyplinarne kilka temu powstawały i tam to się okazało, że uczniom brakuje punktów kontrolnych, czyli takiego na koniec wypisania, co oni muszą zrobić, żeby to zadanie rozwiązać. Czyli co, że na przykład musisz mieć artykuł do gazetki, artykuł musi być opublikowany, i na przykład musisz wykonać plakat. Czy takie podsumowanie, co on musi zrobić, co wykonać, żeby to zadanie zostało, tak brzydko powiem, zaliczone. Ponieważ w ciągu tego rozwiązania zadania dużo się dzieje. Czasami to zajmuje bardzo dużo czasu, więc można trochę zgubić orientację. Czyli co jest tak naprawdę, do czego ja tutaj dążę. Dlatego te punkty kontrolne mają w tym uczniom, uczennicom pomóc. Mamy też formy pracy, czyli takie typ indywidualne w parze, oczywiście w zespole kilkuosobowym lub całą grupą. No zadania interdyscyplinarne to są takie zadania, które preferują rozwiązywanie indywidualne, ale większość, i to taka duża większość, jest też możliwa do realizacji w parze. To jest charakter tego narzędzia i on, ta forma pracy najbardziej to odpowiada. Za jakiś czas będziemy mówić na przykład o pracowniach, które będą tworzone w szkołach i tam niekoniecznie musi być indywidualna i w parze ta preferowana forma pracy. Na przykład będzie dużo działań w zespole. Zadania no, i charakter powoduje, że bardziej preferuje tu pracę indywidualną w parze niż w zespole, co nie znaczy, że nie ma zadań realizowanych w zespole są. I zobaczycie, że wśród tych propozycji, które przygotowaliśmy dla Was, jest bardzo też dużo zadań, które uczniowie, uczennice rozwiązują w zespole, a nawet całą grupą. Na przykład wtedy, kiedy mam część zadania wykonana w jednym zespole, w drugim te zespoły się spotykają. A więc tutaj też jest różnorodność. Jeszcze raz powiem, preferowane oczywiście są indywidualne i te w parach. Jak każde porządne narzędzie, mamy podstawy. Teoretyczne, my się wzorujemy na trzech mężczyznach. Pierwszych dwóch żyło w tym samym czasie, ale w różnych miejscach na świecie, czyli Wygocki i Piaget, nigdy się nie spotkali podobno. Wygocki, który no, robi furorę od jakiegoś czasu znowu w Polsce i stworzył taką bardzo ciekawą teorię strefy najbliższego rozwoju. To ona no, mówi o tym, że zadanie, które daje uczniom, nie może być ani zbyt łatwe, bo zanudzi, ani zbyt trudne, bo zniechęci, ale powinno być raczej trudniejsze niż łatwiejsze. Bo pamiętajcie, że tylko wtedy człowiek się uczy, jak pokonuje jakiś problem. To nie ma być tak, że ja bez wysiłku wszystko rozwiążę. Oczywiście będę miała z tego jakąś tam satysfakcję, ale żebym ja się czegoś nauczyła, muszę pokonać jakąś trudność. Dlatego te zadania powinny być trudne. Mamy też oczywiście Piageta, jego konstruktywistyczne podejście, czyli uczę się wtedy, kiedy sama tę wiedzę konstruuje, a nie ktoś za mnie to robi. No i zadania interdyscyplinarne to świetnie się do tego nadają, bo tak naprawdę to ja tutaj przede wszystkim działam. I my też będziemy Was zachęcać do tego, żeby może podchodzić w ten sposób do tych zadań, że jeżeli uczeń, uczennica sobie z czymś nie radzi, to jest taka ciekawa zasada, zapytaj trzech osób, trzech kolegów, trzy koleżanki, jak one nie znają odpowiedzi, to dopiero zapytaj dorosłego. Zresztą dobrze wiecie, że czasami te pomoc koleżanki czy kolegi jest bardziej skuteczna od pomocy dorosłego. No i mamy Brunera, którego my bardzo cenimy, amerykańskiego uczonego, który stworzył teorię reprezentacji umysłowej. To jest taka ciekawa teoria, która znowu mówi mi o tym, że bez względu na to, ile mam lat, 7, 17 czy 77, jak się czegoś nowego uczę, to najpierw muszę na konkrecie, potem na reprezentacji ikonicznej i w końcu dopiero przychodzę na poziom symboli.
to bardzo ładnie widać, jak się uczymy jeździć samochodem. Najpierw trzeba po prostu wsiąść i jeździć. Potem mogę sobie wyobrażać, jak ja będę pokonywała różne skrzyżowania i inne drogi, a w końcu mogę opowiadać o tym, jak jeżdżę i uczyć kogoś innego. Przechodzę na poziom symboli. I tak samo w tych zadaniach też będzie, że będziemy Wam zwracać uwagę na to, że na przykład bardzo ważne są ilustracje w zadaniu, że ilustracja może mi pomóc w rozwiązaniu zadania, ale jednocześnie może przeszkodzić. Ona jest, to nie jest element dekoracyjny zadania, tylko stanowi bardzo istotną i ważną część każdego zadania, bez względu na to, ile uczennica ma lat. I teraz to, co mówiła Magda, spróbujemy trochę umiejscowić zadanie interdyscyplinarne w takim ciągu. Mamy podstawę programową, i teraz, czy ona mi się podoba, czy ona mi się nie podoba, jak jestem nauczycielką w szkole, podstawy muszę realizować, wszystko, co tam jest zapisane, powinnam realizować, tak? To jest mój tutaj obowiązek. Dla podstawy programowej każdy nauczyciel, każda nauczycielka ma obowiązek wybrać sobie program nauczania, może skorzystać z gotowego, zmienić jakiś, który już ktoś inny napisał, albo napisać swój własny. I mamy ostatni punkt, to są środki dydaktyczne. Często tu się mówi o podręcznikach, oczywiście tak, one tam się znajdują, mogę pracować z podręcznikiem, ale nie muszę. I środkami dydaktycznymi w naszym przypadku są narzędzia, są zadania interdyscyplinarne. Czyli one mają mi służyć do realizacji nie tylko tego, co jest zapisanego w podstawie programowej, ale bardziej nawet tego, co jest w programie nauczania. One wychodzą poza podstawę programową. Oczywiście tutaj odbiorcą tych zadań ze względu na charakter projektu jest uczennica klasy siódmej, ale zobaczycie, że jest bardzo dużo zadań uniwersalnych, czyli jak ja trochę pozmieniam te zadania, to mogą być dla ucznia i uczennicy młodszej albo starszej, ale też są zadania, które czasami mogą nam się wydawać, że będą za trudne dla siódmoklasisty, że one wychodzą poza to, czego się uczniowie i uczennicy uczą w klasie siódmej. Pamiętajcie też, że głównie chodzi nam o rozwijanie tych kompetencji proinnowacyjnych. Podstawa programowa oczywiście jest ważna, ale to zadania interdyscyplinarne nie służą do jej realizacji. One są czymś nadto. Taka cała szkoła przecież dla innowatora. To spróbujemy teraz się przyjrzeć, tak, co to konkretnie znaczy i te założenia teoretyczne, jak się realizują w tych zadaniach i w podejściu do tych zadań. Widzicie na ekranie zdjęcia z różnych miast Polski i my te miasta uporządkowaliśmy w nam znany sposób, według nam znanego klucza. Teraz zobaczycie zaprezentowane te same miasta, ale już uporządkowane. Widzicie, po lewej stronie są zdjęcia otoczone jednym kolorem ramki, a po drugiej stronie, po prawej, drugim kolorem. I pytanie do Was, prośba, żebyście na czacie wpisywali swoje propozycje i pomysły. Według jakiego kryterium te miasta zostały poklasyfikowane? Co było kryterium utworzenia tych dwóch zbiorów? Zbioru niebieskiego i zbioru zielonego. Co mogło być? No. Możecie swoje miasta tu znaleźć. Tylko myślę, że są. Epoka, z której pochodzą, to jest bardzo ciekawe kryterium, ale nie to. Lata budowy też nie. Styl architektoniczny także nie. Symetria też bardzo ciekawe kryterium, ale to też nie jest to kryterium. Jeszcze jakieś pomysły macie? Przeznaczenie, bardzo ciekawe, coraz ciekawsze się pojawiają. Charakterystyczna budowla, bliskość miejscowości, wieże, kościoły, niebieski, zbiorowość, zielony, oddzielność, wieże. Nie padła żadna odpowiedź taka, która byłaby zgodna z tym kryterium, które tutaj wymyśliliśmy, ale chcieliśmy Wam zwrócić uwagę na to, że koncentrujecie się przede wszystkim na tym, co widzicie na zdjęciach. Myślę, że to jest odruch i pewnie my postawieni wobec tego samego zadania dokładnie tak samo byśmy się zachowali, a myślę, że też większość z Was dlatego się koncentruję na tym, co widać na zdjęciach, ponieważ nie wiecie, co to są za miasta. Pewnie niektóre poznajecie, ale myślę, że nie ma osoby, która by wszystkie poznała. Coraz ciekawsze propozycje padają, że na przykład nazwy miast, ale pewnie to jest przypuszczenie, bo myślę, że nie ma osoby, która by... No, Wrocław,
ale to jest jedyna nazwa miasta, która tutaj padła. Słuchajcie, spróbujemy Wam pomóc i przybliżyć się do rozwiązania tej zagadki. To są herby tych miast, już nie zdjęcia, a herby według tego samego porządku. Czy to Wam pomogło? No bo my chcieliśmy pomóc, tak? No bo nie znaliście odpowiedzi, no to by Wam pomagały. Pomogło? Zwierzęta i symbole, czyli w dalszym ciągu koncentrujecie się na tym, co widać, tak? Na tych obrazkach. Zwierzęta w herbach i reszta, nie, to nie jest to kryterium. No, jesteśmy coraz bliżej. Ściana wschodnia i zachodnia, kształt, regiony, położenie geograficzne. Jesteśmy blisko, coraz bliżej, ale jeszcze to nie jest to. No to słuchajcie, pomożemy Wam tak, że zaprezentujemy Wam nazwy tych miast. Wiecie już? Miasta, województwa. Nad jaką rzeką? Ktoś napisał, Pan Tomasz napisał, że nad jaką rzeką? Odra i Wisła. Brawo dla Pana Tomasza, tak? Dobrze widzę. Pan Tomasz podał. Słuchajcie, zobaczcie, mamy tutaj teraz tak zaprezentowaną tą zagadkę, że nie tylko Pan Tomasz, ale myślę, że większość z nas nie miałaby problemu, żeby się dopatrzyć, że miasta w czerwonych ramkach leżą nad Wisłą, a w niebieskiej nad Odrą. Chcieliśmy Wam pokazać w taki bardzo konkretny sposób, o czym mówi Brunner. Sposób reprezentowania informacji, pojęcia jest kluczowy, czy ono jest dla mnie dostępne, czy nie i na ile mi to ułatwia zrozumienie tego, co chcesz mi powiedzieć. Te zadania są właśnie w taki sposób skonstruowane. My każde pojęcie poznajemy na kilku poziomach reprezentacji. Jest pewna droga, przez którą każdy z nas musi przejść. I ta zasada w tych zadaniach, no staramy się, żeby była respektowana. A teraz już konkretnie, co w tych zadaniach i jak one są skonstruowane. Zobaczcie, że jeszcze ta nasza zagadka o miasta pokazuje, jak często my pomagamy, zamiast pomagać, to przeszkadzamy. Bo sądzę, że jak Michał Wam zamienił zdjęcia na herby, to raczej nie pomógł, a czasami przeszkodził. Bo jeszcze po zdjęciach ja mogę poznać miasta, ale już po herbie to chyba mało kto. A też bardzo często jest tak, że my pomagając, próbując pomóc uczniowi w dojściu do sedna, bardziej mu przeszkadzamy niż pomagamy. A tak się dzieje wtedy, kiedy idziemy w poprzek tej naturalnej drogi budowania i konstruowania pojęć. Co to, mówimy o zadaniach, ale jeszcze nie powiedzieliśmy, co to jest takiego zadanie. W definicji zadań jest mnóstwo. My spróbujemy taką najprostszą tutaj pokazać i według niej te dalsze rozważania będziemy prowadzić. Zadanie to jest wszystko to, co nauczyciel, nauczycielka proponuje uczniom i uczennicom. Najprostsza definicja zadania. Czyli wszystko to, co ja proponuję, jest zadaniem. W takich życiowych sytuacjach, jak malujesz płot, to też jest twoje zadanie. Jak pieczesz ciasto, to też jest twoje zadanie. A więc to jest taka bardzo szerokie spojrzenie na zadanie. My bardzo też byśmy chcieli, żebyśmy próbowali spojrzeć na zadania w taki sposób, który pozwala nam dostrzec, o co w tym zadaniu chodzi. Wam pokażemy tak, próbę takiej analizy zadania. Tu mamy zadanie z matematyki dla klasy siódmej w tabelce zanotowane temperatury w kolejnych dniach pewnego tygodnia w pewnym miejscu w Polsce. No i trzeba obliczyć średnią wartość temperatur w tym tygodniu, zaokrąglić wynik do jedności i mamy tabelę. Proste zadanie. I teraz spróbujemy, co ja jako nauczyciel, nauczycielka mogę z tego zadania wyczytać, jak ja mogę to zadanie przeanalizować. Popatrzcie, mogę na przykład po pierwsze wyróżnić, jaki to jest typ zadania. Każdy przedmiot ma swoje typy. W biologii są inne typy zadań niż w języku polskim. Matematyka ma też swoje pewne typy zadań. To jest akurat zadanie z treścią, czyli jest jakiś opis, sytuacja, która się kończy poleceniem, że coś trzeba zrobić. Mamy zadanie, w którym będą obliczać średnią, zaokrąglać wynik do jedności. I to jest zadanie, które jest ćwiczeniowym. Bo zobaczcie, ono niczego nie wprowadza, nie wprowadza nowego pojęcia. Uczeń, uczennica ćwiczy to, czego się wcześniej nauczył. Trochę inaczej wyglądają zadania, gdzie ja wprowadzam jakieś nowe pojęcie, a inaczej, gdzie ja z tego pojęcia korzystam. Dotyczy to wszystkich dyscyplin, oczywiście nie tylko matematyki. Mogę spojrzeć na konstrukcję zadania. No mamy tutaj krótkie polecenie, mamy dwa polecenia tak naprawdę, bo dwie rzeczy uczeń musi zrobić i mamy dane, które są zawarte w tabeli.
ja, to jest prosta tabela, i teraz, żebym ja to zadanie rozwiązała, to muszę z tych danych skorzystać. Tymczasem nie mam nigdzie takiej, takiej uwagi, tak? Bo mogłabym mieć tak, oblicz średnią wartość temperatur, wynik zaokrągli do jedności, skorzystaj z danych z tabeli. Tu nie mam. To ja się muszę domyślić, że te dane w tabeli są potrzebne. W tym zadaniu jest to proste i to widać, ale nie zawsze tak jest. Tak? Czasami jest to bardziej ukryte i trzeba się domyślić, że pewne informacje, no nie tylko z treści zadania, ale także z innych miejsc powinnam z tych informacji skorzystać. Spojrzę teraz na zadanie pod względem pojęć, które w tym zadaniu się pojawiają. Tu jest, mimo że krótkie zadanie, to pojęć jest trochę, bo mam oczywiście obliczanie średniej, mam zaokrąglanie wyniku do jedności, ale mam też działania na liczbach mianowanych, bo mam stopnie Celsjusza, więc liczby mianowane, czyli liczba plus jakieś miano. Mam także działania na liczbach całkowitych, czyli dodatnich i ujemnych, i mam odczytywanie danych z tabeli. Teraz popatrzcie, gdyby uczeń sobie z tym zadaniem nie poradził, z jakiegoś, no nie poradził. Ja mogę ocenić to, no źle zrobił, a mogę spojrzeć jakościowo na to zadanie, zastanowić się, dlaczego to uczeń sobie z tym zadaniem nie poradził. I oczywiście to drugie podejście jest bardziej wartościowe, bo ono mi pozwala dociec, z czym ten uczeń, uczennica tak naprawdę ma problem. Nie, że źle i w ogóle i mniej punktów dostanie, tylko dlaczego sobie nie poradził. Tu odpowiedzi na pytanie, dlaczego sobie nie poradził, może być dużo. Odkładając na bok te związane z motywacją, z emocjami, a koncentrując się tylko na matematyce, mogę powiedzieć, że nie poradził sobie, bo nie potrafi rachować na liczbach całkowitych, nie poradził sobie, bo nie potrafi obliczać średniej, nie poradził sobie, bo nie potrafi zaokrąglać do jedności. Raczej odczytywanie danych z tabeli, gdy miał młodszego ucznia, to tak? W przypadku u siódmej klasy raczej to już jest rzadko spotykane. Ale tyle ma możliwości na to, na odpowiedź na pytanie, dlaczego uczeń uczennica sobie z tym zadaniem nie poradził, nie poradziła. Każde zadanie jest po coś, na jakiś cel musi być zadania. Czasami jest ono jasno sprecyzowane, czasami nie. Tu tak na pierwszy rzut oka to za bardzo nie wiemy, czy to chodzi, czy celem tego zadania jest głównie uczenie uczniów, uczennic obliczenia średniej, czy może celem jest zaokrąglanie do jedności. Odpowiedź na to pytanie daje mi tytuł działu, w którym to zadanie się znajduje, czyli mamy zadania z treścią dotyczące działań na ułamka zwykłe, czyli mogę założyć, że głównym celem tego zadania jest właśnie to ostatnia rzecz, czyli zaokrąglanie do jedności. My w zadaniu interdyscyplinarnym też podajemy cele, czyli po co to zadanie jest, jakie ono ma głównie umiejętności i wiedzę rozwijać. Oczywiście dobrze wiecie, że może być i tak, że uczeń nauczy się zupełnie czegoś innego rozwiązując zadanie, czegoś, co ja zupełnie nie przewidziałam. To jest ta wartość dodana, bardzo cenna w przypadku najróżniejszych zadań. Zawsze zadanie, ja mam jako nauczycielka jakąś rolę tu spełnić. Czyli nie tylko to zadanie dać, przypilnować, żeby uczeń oddał rozwiązanie, ale ja mogę no, na przykład pomóc w rozwiązaniu tego zadania, wtedy, kiedy ono jest złożone i wymaga zastosowania wielu umiejętności i jakiejś tam szerokiej wiedzy. Mogę podpowiedzieć, to jest taka bardzo ważna umiejętność nauczycieli, z tego chyba rzadko korzystamy, nie rozwiąż za, tylko podpowiedz. A jak uczeń, uczennica potrafi skorzystać z podpowiedzi, to też bardzo super. No i mamy tu, a więc jest moja pewna rola. I teraz zobaczcie, podobne elementy znajdziemy w zadaniach interdyscyplinarnych. W zadaniu interdyscyplinarnym jest ta konstrukcja, to już rzuca się tak na pierwszy rzut oka, czyli tytuł zadania, tekst, jakieś ilustracje. Są pojęcia, do których to zadanie dotyczy, są cele, po co ja to zadanie daję i opisana rola, czyli co ja mam tutaj zrobić, ja jako ta, która, no tak brzydko powiem, nadzoruje rozwiązaniem tego zadania. To, co wam mówiliśmy, bardzo istotnym takim elementem tych zadań interdyscyplinarnych jest komentarz, coś, co się znajduje na końcu opisu zadania w tej części dla nauczyciela. I pracę z tym zadaniem dobrze zaczynać od końca, czyli od przeczytania tego komentarza i zastanowić się, czy to jest zadanie dla ciebie, dla twoich uczniów i uczennic. I znajdziesz tam informacje o przedmiotach, które wiążemy z sobą. Na przykład mam tu zadanie, komentarz zadania, gdzie łączę biologię z językiem polskim. Jaki to jest poziom interdyscyplinarności, czyli czy luźno są z sobą powiązane te dyscypliny, czy nie, czy bardzo ścisło. Zaraz też powiemy, co to są te trzy poziomy interdyscyplinarności. Potem znajdę tu też informacje na temat tego, jaki to jest typ zadania. Większe to są zadania,
nazwaliśmy centrowane na problemy, czyli dotyczą rozwiązania jakiegoś problemu i są różne typy problemu. Zaraz zobaczycie, że nazwy tych problemów tak naprawdę mi mówią, o co chodzi. Napisz, znajdź, dokonaj specyfikacji, utwórz, czyli te różne typy problemów. Jest zapisane na właśnie, nawiązując do Brunera, jaka rola jest grafiki, czy ona jest potrzebna, niepotrzebna, ważna, istotna, czy zupełnie bez, może być, a może nie być i nie ma to tak naprawdę wpływu na rozwiązanie danego zadania. I to jest coś, co pojawia mi się pierwszy raz w tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Ekspert, praktykant i nowicjusz, i to znowu nawiązanie do Brunera, każdy z nas jest w czymś ekspertem, w czymś praktykantem, a w czymś innym nowicjuszem. Babcia może być dla małego siedmiolatka ekspertką od czytania, ale nowicjuszką, jeżeli chodzi o obsługę Zooma. Za to uczeń po nauczaniu zdalnym może być dla niej ekspertem od obsługi tego typu narzędzi. Nie ma kogoś, nie istnieje taki człowiek, który jest ekspertem od wszystkiego, i też chyba nie ma takiego, który byłby nowicjuszem od wszystkiego. I zadania, każde zadanie sprawia, że uczeń w czymś jest nowicjuszem, czymś jest praktykantem, czymś jest ekspertem. Ponieważ tym bardziej, że już doszedł do 7 klasy, a więc wiele wiedzy, wiele umiejętności już posiadł, no i w tej wiedzy, w tych umiejętnościach powinien czuć się tutaj ekspertem. Mamy też, w jaki sposób zadanie się rozwiązuje, czy jest to indywidualne, zespołowo, czy grupowo. Potem, na czym polega aktywność tego ucznia, czyli na przykład, no, czy ma tylko pracować z kartą pracy, wypełniać tam te kroki, które ma opisane, ale może na przykład być poproszony o zrobienie jakiegoś eksperymentu, doświadczenia, przeprowadzenie doświadczenia, zebranie jakichś informacji w sieci na przykład. Wszystko to jest w tym komentarzu także opisane. No i jaka jest Twoja rola, to znaczy, no właśnie, co ty ma zrobić? Czasami jest to tylko wprowadzić zadanie ze sprawy, żeby uczeń, uczennica chciał tym zadaniem się zająć, a czasami jest na przykład uwaga taka, że ma zorganizować wyjście ucznia poza teren szkoły, czy zapewnić mu dostęp do komputera z programem graficznym. Tego typu uwagi. Mamy też propozycje dla Was, gdzie można, w jakiś sposób uczeń, uczennica może rozwiązywać to zadanie, czy podczas lekcji, czy dowolnego przedmiotu, czy pracy zdalnej, czyli w jaki sposób ja mogę organizować pracę nad tym zadaniem. No i właśnie takie dodatkowe uwagi, co jest potrzebne do rozwiązania tego zadania. Coś, co jest też istotne w tych zadaniach, mianowicie ich kontekst. My bardzo chcieliśmy, żeby zadania były jak najbardziej osadzone w realnym świecie. W realnym świecie, nie powiedziałam specjalnie ucznie, uczennicy, ponieważ są takie zadania, które są osadzone w realnym świecie ucznia, uczennicy. Na przykład w tym zadaniu, którym oblicza, ile wody zużywa podczas mycia zębów. Każdy miał do czynienia z taką sytuacją. Może być to takie sytuacje, z którymi uczeń, uczennica miał albo nie miał do czynienia, na przykład adopcja psa. No, są tacy, co mieli, a są tacy, co jeszcze nie mieli, a może będą mieć. Mamy takie sytuacje, które naprawdę istnieją, ale raczej uczniowie, uczennicy nie mieli z nimi do czynienia. No, nie wiem, na przykład jeżeli się akcja toczy gdzieś w Azji, przypuśćmy, no to małe prawdopodobieństwo, żebym tam była. W każdym razie, ale staramy się, żeby te zadania były jak najbardziej realistyczne, czyli dotyczyły takich problemów, z którymi my się dzisiaj zmierzymy. No i teraz powiem sobie, znaczy nie my, a Magda, o kompetencjach proinnowacyjnych, czyli dlaczego one są ważne i jakie jest ich miejsce w tym narzędziu. Także Magda, zapraszamy. Okej, bardzo Wam dziękuję za przekazanie głosu. Widziałam przed chwilą też, że na czacie są pytania, które kierują do Ciebie, Małgosiu, i do Was razem, Michale, nasi uczestnicy. Teraz możecie zerknąć i ewentualnie odpisać na czacie, bo to są pytania, które odnoszą się bezpośrednio do konkretnych zadań. A ja, tak jak powiedziała przed chwilą Małgosia, wrócę na chwilę do tego obszaru dotyczącego kompetencji proinnowacyjnych, po to, by jeszcze lepiej usytuować te zadania w pewnym kontekście naszego projektu. Dla przypomnienia, powiedzmy, że te nasze kompetencje proinnowacyjne pochodzą z raportu Jana Fazlagicza o tym samym tytule i stanowią, jeśli właśnie mogę tak powiedzieć, coś takiego jak rdzeń naszego projektu, to wokół nich skupia się ta refleksja dotycząca tego, jak przygotowywać uczniów do wyzwań przyszłego świata, w którym przyjdzie im żyć jako dorosłym ludziom, a
tak naprawdę to, co wiemy o tym świecie, to to, że on będzie podlegał ciągłym zmianom, będzie nas zaskakiwał, podobnie jak dzisiaj zaskoczyła nas, czy w ostatnich tygodniach zaskoczyła nas ta nowa sytuacja, której przyczyną jest koronawirus. Diagnoza Fazlagicza jest taka, że systemy edukacji, i nie mam tu na myśli tylko naszego polskiego systemu edukacji, w niewystarczającym stopniu rozwijają postawy sprzyjające kompetencjom proinnowacyjnym, a raczej skupiają się cały czas na tych tak zwanych nauczanych treściach. U nas często to przyjmuje taki zastępczy termin podstawy programowej. Stąd pomysł na ten pilotażowy projekt, którego, jak wiecie, inicjatorem jest Ministerstwo Rozwoju, i w pewnym sensie te kompetencje proinnowacyjne to jest to coś, co projektowi zostało zadane na samym jego początku. W ramach tego projektu najważniejsze pytanie, na które wspólnie będziemy poszukiwać odpowiedzi, podejmując różne aktywności, między innymi przykładowo pracując z kompetencjami i z zadaniami, to jest właśnie odpowiedź na pytanie, jak można systemowo, czyli nie akcydentalnie zmieniać tę rzeczywistość, tak, by szkoły realnie kształtowały także, czy przede wszystkim te kompetencje, te sprawności, umiejętności, które będą uczniom przydatne w tym przyszłym, nieznanym nam świecie, zmieniając nieco, czy bardzo silnie ten akcent, który dzisiaj zgodnie z tą diagnozą postawiony jest na treści, a nie postawy i sposoby działania. Jak pewnie pamiętacie, ale powiedzmy dla porządku, że Fazlagicz zdefiniował 18 kompetencji poznawczych i behawioralnych, 8 z nich jest poznawczych, a 10 behawioralnych, a my, żeby nam wszystkim było łatwiej z nimi pracować, wraz, czy przede wszystkim nie my, tylko bardziej nasze koleżanki i koledzy ze Szkoły Edukacji, podzielili te kompetencje na wiązki edukacyjne, na wiązki kompetencyjne, połączyli je tak, że wyszło nam 5 tych wiązek, które są kompetencjami zawierającymi pewne kategorie bliskich sobie właśnie tych naszych KPI. Te wiązki to samodzielność myślenia, którą już widzicie na ekranie, współpraca, rozwiązywanie problemów, zarządzanie sobą i liderstwo. I jak spoglądamy przykładowo na samodzielność myślenia, to widzimy, może jeszcze jakbym mogła poprosić, żebyśmy na sekundę wrócili do poprzedniego slajdu. Ja nie mam własnego ekranu, dlatego muszę liczyć na współpracę z Małgosią i Michałem. To na przykładzie samodzielności myślenia już widzimy, że te wiązki, mimo że są przez nas rozróżnione, są ze sobą też ściśle połączone, choć, tak jak powiedzieliśmy, wiążą się z nieco różnymi sferami aktywności człowieka. No bo samodzielność myślenia jest niewątpliwie, i o tym właśnie chciałam powiedzieć tutaj jako przykład, jest niewątpliwie bardzo silnie powiązana, wręcz niezbędna dla rozwiązywania problemów, o czym powiemy za chwilę, a na przykład liderstwo silnie zakorzenione we współpracy. To, co ważne też, to to, i tutaj jakby też ta cała idea, koncepcja wiązek się dobrze pokazuje, każda z nich ma jednak jakąś dominantę, coś, co odróżnia ją od innych i właśnie nadaje nazwę całej wiązce. Spójrzmy więc na tą naszą samodzielność myślenia i zobaczymy tutaj, że w jej skład wchodzą 3 kompetencje z raportu Fazlagicza. Z jednej strony to jest ta ciekawość i odkrywanie nowych możliwości, która także ma swoją własną definicję. Tę definicję oczywiście w pewnym skrócie widzimy na grafie jako rozwinięcie tej szarej chmurki. Tutaj ważne są takie aspekty jak właśnie ciekawość i chęć poszukiwania kolejnych możliwości, jak sprawność widzenia problemu z różnych punktów widzenia,
czy też eksperymentowanie, czy też to, co często jest nazywane myśleniem pytajnym, czyli po prostu zadawanie kolejnych i kolejnych i kolejnych pytań. To jest także otwartość na empiryczną weryfikację wcześniej przyjętych założeń, no i też taka umiejętność zainteresowania innych swoją osobą. Kolejną kompetencją należącą do tej kategorii było myślenie dywergencyjne, o którym też chciałam chwilę powiedzieć. Bardzo też ostatnio często podejmowany temat, myślenie, które pozwala widzieć problemy z różnych punktów widzenia i właśnie w trakcie rozwiązywania problemów, czy też myślenia krytycznego, które w pewnym sensie jest synonimem samodzielności myślenia, patrzenia na problem z różnych perspektyw. I w końcu kompetencja zaczerpnięta z raportu Fazlagicza o tej samej nazwie, jak nasza cała wiązka, czyli samodzielność myślenia, gdzie ważne są takie sprawności jak przełamywanie pewnych modeli mentalnych, czyli pewnych schematów myślenia, a przede wszystkim na początku umiejętność zbierania, gromadzenia, wyszukiwania informacji, ale także ich krytycznej selekcji z jednej strony pod kątem tego, co rzetelne, prawdziwe, z drugiej strony pod kątem tego, co nam w danym momencie jest potrzebne i przy konkretnym problemie wartościowe. To z tym się wiąże właśnie identyfikowanie przydatnych źródeł informacji, taka sprawność myślenia obok schematu i właśnie takie podejście krytyczne, niepodążanie za takimi ogólnymi zasadami działania, które Fazlagicz nazywa tak nieco kolokwialnie świadomością tego, że nie wszystko złoto, co się świeci. Drugą wiązką, Michale, jest współpraca. Ona jest zabawną, dlatego że jest to wiązka, która zawiera w sobie, zobaczymy to za chwileczkę na slajdzie, tylko jedną kompetencję, czyli wiązka, jeśli ją rozwijamy i patrzymy na nią na grafie, znajdziemy tam tylko jedną kompetencję z raportu Fazlagicza, która właśnie też się nazywa współpraca. I tutaj ta współpraca jest fajna, bo przywołując też teorię uczenia się jako procesu społecznego, widzimy, że współpraca to proces rozwijania zarówno kompetencji społecznych, behawioralnych, jak i kompetencji poznawczych. Tutaj Fazlagicz wyróżnia takie obszary, jak właśnie z jednej strony słuchanie sugestii innych, osiąganie synergii w pracy z innymi, ale też sprawność wykorzystywania zasobów i umiejętności innych na zasadzie win-win i też ta otwartość, to próbowanie nowych pomysłów, które pochodzą od innych ludzi. Trzecią naszą wiązką, którą wyróżniliśmy, jest wiązka rozwiązywania problemów. Składają się na nie cztery kompetencje z raportu Fazlagicza. Powstawanie pomysłów, rozwiązywanie problemów, czyli ta kompetencja, która nadała nazwę całej wiązce, kadrowanie problemów i też praca nad wieloma problemami w tym samym czasie. Jeśli spojrzymy na graf, w którym znajdziemy zamapowane definicje poszczególnych tych czterech kompetencji, no to zobaczymy, że one są bardzo silnie powiązane z takimi postawami, jak z jednej strony kreatywność, sprawność przezwyciężenia trudności, postawa proaktywna wobec niepowodzeń, nowych wyzwań i tak dalej. Ciekawą kompetencją jest też kadrowanie problemów, czyli taka umiejętność, która wydaje mi się, że jest ważna podkreślenia, a polegająca na tworzeniu wymiernych ram pojęciowych dla tego, co początkowo wydaje się mgliste, niejasne, no takie trochę niezrozumiałe. Również ta praca nad wieloma problemami w tym samym czasie jest też, wydaje mi się, ciekawa i jakby warta tutaj zauważenia. Kolejną, przedostatnią naszą wiązką
To jest wioska, która nazywa się Zarządzanie Sobą. Ona jest dosyć bogata, bo w niej zostało umieszczone aż 6 różnych faz lagiczowych kompetencji. Jest też w niej, a właściwie otwiera tą listę, bardzo ważna z naszej nauczycielskiej perspektywy kompetencja polegająca na umiejętności uczenia się. To jest coś, na co bardzo często w szkołach zwracamy uwagę, że nasze dzieciaki nie są w zasadzie, no mówiąc w pewnym uproszczeniu i uogólnieniu, uczone tej takiej metapostawy związanej z tym, co zrobić, żeby się uczyć, jak się uczyć efektywnie, a bardzo często szkoły egzekwują od nich przede wszystkim umiejętności, wiedzy, nie dając im sensownych narzędzi do tego, by to robić. Też bardzo dla mnie ciekawymi i no wręcz no zaskakująco rozwijającymi refleksjami jest myślenie o tym, jak pracować z wytrwałością na przykład z dzieciakami z siódmej klasy, czy też z opóźnioną i odroczoną gratyfikacją. Traktuję to jako niezwykle ciekawe wyzwanie dla nas wszystkich, czy też z czymś, co jest też nowe, bardzo nowe, czyli z rozwijaniem tej wyobraźni, na przykład poprzez wykorzystywanie tak zwanych, jak to mówi Fazlagicz, przydatnych metafor. Zerknijmy na chwileczkę na graf prezentujący tą wiązkę i poszczególne kompetencje. Jak widzicie, tutaj mamy bardzo dużo rzeczy. To jest bardzo ciekawa wiązka. Jeszcze raz powiem, z jednej strony umiejętność uczenia się, z drugiej strony to ta zachęta do tego, by rozwijać swoje pasje, zainteresowania, by widzieć też hobby jako pewien zasób. W kontekście tego rozwijanie orientacji na przyszłość, czyli taka sprawność dostrzegania tego, co wartościowe w kontekście wszelkich możliwych przyszłych możliwości i też takie patrzenie na swoje własne silne strony, słabe strony, jak to się mówi zgodnie z analizą SWOT, szanse i zagrożenia w kontekście analizowania przyszłych kierunków własnego rozwoju, czy też rozwoju środowisk i organizacji, w których uczniowie czy przyszli dorośli działają. Może przejdźmy już do ostatniego, też bardzo ciekawego i ważnego dla nas, ostatniej wiązki, czyli liderstwo. Tutaj mamy 4 ciekawe i bardzo potrzebne kompetencje. Odwaga, jedna z ciekawszych, podejmowanie ryzyka, sprawność podejmowania decyzji, postawa lidera i też radzenie sobie w sytuacji zmiany i też improwizowanie, czyli reagowanie na sytuację, na którą nie jesteśmy przygotowani. Jak spójrzmy jeszcze na chwilę dla porządku na graf. Ja też chciałam Wam przypomnieć, że nasz poprzedni moduł w kursie e-learningowym dotyczył właśnie kompetencji proinnowacyjnych. Ja nieco czerpałam z tych materiałów, które tam zamieściliśmy, żeby parę słów o tych kompetencjach powiedzieć, pokazując Wam, dlaczego to, co mówi Małgosia i też ja mówiłam na początku, zadania interdyscyplinarne są tak bardzo mocno zanurzone, zakorzenione w tym podejściu proinnowacyjnym do myślenia o naszym uczeniu uczniów i uczeniu się uczniów. Przypomnę też, że jednym z pomysłów, z którym za chwilę będziemy wszyscy się mierzyć, jest ten wybór jednej wiązki, z którą byście chcieli pracować samodzielnie, ale też z Waszymi kolegami w szkole w trakcie kolejnego czy też jeszcze kolejnego semestru. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie po tym, jak zmodyfikujemy nieco plan naszej wspólnej pracy przez
tak zwaną zarazę, czyli pojawienie się koronawirusa. Zachęcam Was bardzo serdecznie też do tego, by przyglądać się tym kompetencjom, bo taka pogłębiona osobista refleksja na ten temat, to jest moje doświadczenie, jest też źródłem bardzo wielu pomysłów i też jakby koncepcji takiego naszego indywidualnego myślenia o uczeniu się uczniów i w ogóle o naszej roli nauczyciela, który, jak to się teraz mówi, towarzyszy, wspiera naszych uczniów w tym procesie samodzielnego uczenia się. Kompetencje, ta refleksja na temat kompetencji na pewno takiemu myśleniu bardzo, bardzo sprzyja. Jeśli pozwolicie, przekażę teraz ponownie głos Małgosi i Michałowi. Oni też zapewne odniosą się do części pytań, które pojawiły się do tej pierwszej części ich wypowiedzi. No i bardzo Wam dziękuję za to, że wysłuchaliście tego, co chciałam Wam przekazać. Małgosiu, Michale. Dziękujemy największej specjalistce od kompetencji proinnowacyjnych. Spróbujemy teraz te kompetencje umieścić w zadaniu. Przeanalizujemy jedno z zadań, które znajdziecie w materiałach, które przygotowaliśmy dla Was. Jest to bardzo ciekawe zadanie, ponieważ ono pokazuje mi, jak mogę zmieniać zadanie na własne potrzeby. Jest to zadanie interdyscyplinarne, gdzie będę łączyła matematykę z językiem polskim i będzie dotyczyło koła okręgu. A dlaczego ono jest ciekawe? Ciekawe jest z wielu powodów. A jeden z takich powodów to to, że ja mogę to podobne zadanie dać już uczniom w pierwszej klasie szkoły podstawowej i dorosłym. Nas do napisania tego zadania skłonił pewien film, który obejrzeliśmy na YouTubie, gdzie akurat tym zadaniem zajmowali się dorośli. Ale okazuje się, że ono jest bardzo uniwersalne. Polega to na tym, że organizujemy konkurs na najlepszy okręg narysowany odręcznie. Prosty. Każdy z Was rysuje, no i ja teraz oceniam, który jest najlepszy. No i właśnie, co ja muszę brać pod uwagę, żeby stworzyć ranking od tego, który jest narysowany najlepiej, do tego, który jest narysowany najgorzej. I teraz okazuje się, że jeżeli ja bym takie zadanie zaproponowała uczniom, nie wiem, w klasie drugiej, a nawet pierwszej, ponieważ koło, bo ci, co uczą matematyki, to wiedzą, że dziecko dopiero w czwartej klasie rozpoznaje, że są koła i okręgi, do czwartej klasy się żyje świadomość, że są tylko koła, to uczeń, mogę powiedzieć, że każdy rysuje koło, no i teraz będziemy oceniać, który jest najlepszy, który jest najładniejszy, najbardziej poprawny i ułożymy taki ranking, zrobimy, tak, od tych najlepszych do tych najgorszych. I zobaczcie, że oni, te siedmiolatki, wezmą zupełnie inne cechy pod uwagę niż uczniowie klasy siódmej, zupełnie inne niż studenci matematyki, nie wiem, na drugim roku. Gdybym Wam zaproponowała takie zadanie, to by się okazało, że matematycy, fizycy inne by cechy tu brali pod uwagę, niż ktoś, kto nie uczy matematyki, ani fizyki. I to jest to zadanie mi pokazuje, jak ja mogę tutaj to samo zadanie proponować różnym odbiorcom, trochę w nim zmieniając, ale zostawiając samą tutaj intencję. A więc mamy takie zadanie. I teraz pokażemy Wam też, oprócz tej elastyczności, co można w tym zadaniu stosować, to też jak my będziemy prowadzić i nauczyciela, i ucznia, uczennicę. Mamy kartę dla nauczyciela, to będzie to na różowym tle. I to, co jest opisane w karcie dla nauczyciela, będzie miało odzwierciedlenie w karcie dla ucznia i na odwrót. Mam główne cele w tym zadaniu. No, oczywiście chodzi mi o te okręgi i koła. I powiedziałam, że jest język polski. Chodzi o wyrażenia w koło Macieju i dookoła Wojtka. I zobaczycie, dlaczego tak to jest połączone. Za chwilę to wyjaśnimy. Mamy kryteria sukcesu, w karcie dla nauczyciela mamy, jakie mamy zagadnienia, tu z języka polskiego, tu z matematyki, mamy odniesienia do podstawy programowej, mamy środki dydaktyczne, które mi są potrzebne i mamy wyniki. Wynik to jest no właśnie to, do czego my dążymy. Tak? Co uczeń ma zrobić? No ma opracować ranking prób rysowania okręgu i wyjaśnić pochodzenie tych dwóch powiedzeń. Do tego dążę, tak? To jest ten cel nadrzędny, do którego dąży uczeń i uczennica. No i teraz
kompetencje proinnowacyjne. My je zebraliśmy w tabeli, mamy wiązkę, w wiązce mamy pewne kompetencje. Pewne kompetencje mamy dane umiejętności, postawy, które związane są z danymi kompetencjami i my dołożymy czwartą jeszcze tutaj tu kolumnę, gdzie opisujemy sytuacje, które nadarzają się w tym zadaniu, które zakładam, że jak uczeń, uczennica je podejmie, to rozwiąże u siebie dane umiejętności postawy, które wchodzą w skład danej kompetencji, a dana kompetencja znajduje się w określonej wiązce. Ja powiem to, co powiedzieliśmy przed wystąpieniem Magdy. Oczywiście to są tylko moje założenia, bo tak naprawdę na co zwróci uczeń, uczennica w danym zadaniu uwagę, to nie jestem w stanie tego przewidzieć. No to było dużo mądrych rzeczy, to ja teraz trochę głupot. Gośka zaraz wróci z mądrościami do Was. Popatrzcie, idą sobie tutaj wiewiórki, jedna za drugą, wchodzą do czarnego tunelu i wychodzą z niego już trochę inaczej ustawione. Pytanie, co się dzieje w tunelu? Co ten tunel robi? Jaką zmianę on wprowadza? Jak możecie, to wpiszcie na czacie zasadę, która organizuje to, co się dzieje w tunelu. Widzicie, pierwsza weszła ta z żółtą kokarną, za nią bez, potem w czerwonej, a na końcu też bez, ale ona już była największa. Symetria, odbicie, zgodnie ze wzrostem, zmiana kolejności. Chyba to jest najlepsza odpowiedź, ale jak się ta kolejność zmienia? Ostatni będą pierwszymi, tak dokładnie to jest ta zasada, czyli odwracają się w kolejności. Jedynka staje się czwórką, a czwórka staje się jedynką. No to popatrzcie teraz, mamy inny tunel, biały dla odmiany i on robi już co innego. Też oczywiście zmienia kolejność, ale inaczej niż ten pierwszy, nie ostatni pierwszymi, tylko tutaj już trochę inna zasada, jest bardziej zniuansowana. Czy widzicie, jaka jest ta zasada? A po czym poznać, kto jest chłopiec, a kto dziewczynka? Z kokardką do dziewczynka. Nie, no proszę cię. A może chłopcy są z kokardką, a dziewczynki bez? Okej. Chyba mamy już tutaj odpowiedź. Kolejność, ustawienie jest po prostu inne i tą zasadę łatwo poznać, analizując to. Popatrzcie, teraz mamy obie te sytuacje tutaj pokazane, a pytanie jest już trochę bardziej skomplikowane. Nie będą wchodziły najpierw do jednego, potem do drugiego w takiej samej kolejności, tylko ustawimy jeden tunel przy drugim i przejdą najpierw przez czarny, potem przez biały. W jakiej kolejności wyjdą? Pamiętajcie, według jakich zasad zmienia się kolejność w czarnym, według jakich zasad w białym. Zresztą to możecie sobie otworzyć, bo macie ten schemat na górze. Która wyjdzie? Duży, mały, duży z kokardą, mały z kokardą. To chyba jest, no, zobaczcie, pierwsza wyjdzie mała z kokardą, po niej wyjdzie duża z kokardą, potem wyjdzie mały bez kokardy, a potem wyjdzie duży bez kokardy. Musimy nałożyć na siebie. Po co to zadanie? No, po pierwsze, żebyście no, już mieli oddech od tych bardzo mądrych rzeczy, o których Gośka mówi. A po drugie, trochę zadania wymagają odczytania, zrozumienia jednego pojęcia, zrozumienia innego pojęcia, a potem połączenia ich i przewidzenia, co w efekcie zastosowania obu tych pojęć się zadzieje. Zadanie o wiewiórach, jeszcze jedno nam pokazuje, to jest akurat zadanie, które rozwija tak zwane myślenie komputacyjne. Wiem, że nazwa jest straszna, ale ona nie jest spolszczona. To jest takie myślenie, którego używają programiści wtedy, kiedy zajmują się programowaniem. Okazuje się, że każda dyscyplina uruchamia jakiś określony typ myślenia. Matematyka inny niż język polski, a biologia inny niż historia. A zadania interdyscyplinarne mają mi też pokazać, że pewien typ myślenia mogę zastosować w zupełnie innej sytuacji i on jest wtedy przydatny. I to jest też bardzo duża tutaj rola zadań interdyscyplinarnych. Wracając do zadania o rysowaniu okręgów, popatrzcie, mam aktywność pierwszą. Mam wprowadzenie do zadania, to jesteśmy dalej w karcie dla nauczyciela. Jest opisane, co ten nauczyciel ma zrobić, wprowadza w zadanie. Kto wynalazł koło, no i uczniowi mogę zaproponować historię koła, jest link, gdzie on tę historię koła znajdzie.
i wskazówka, że mogą to zadanie rozwiązywać w parze. I teraz będę miała tą samą sytuację tutaj, zobaczcie. Mam kartę teraz dla ucznia. Krok pierwszy, żeby opracować metodę rankingu rysowania okręgu, trzeba znać jego własności, możemy sobie przypomnieć. No i teraz, jeżeli widzę, że to jest niepotrzebne, to oczywiście z kroku pierwszego można zrezygnować bez straty dla rozwiązania tego zadania. I mam kartę dla nauczyciela, widzicie, gdzie jest opisany ten krok pierwszy. Żeby opracować metodę rankingu rysowania okręgu, trzeba znać jego własności, uczeń, uczennica przypomina sobie najważniejsze. Na dole mam napisane w nawiasie, którego kroku w karcie zadania dla ucznia ten opis dotyczy. No i znowu idę do karty dla ucznia. Mają opracować metodę rankingu, co trzeba brać pod uwagę. No i mam teraz, znowu idę kartę dla, co chciałam za szybko, kartę dla nauczyciela, gdzie jest to opisane, no właśnie, co ten uczeń ma zrobić. No i teraz, no już opisałam jako uczeń, uczennica, jakie ja cechy będę brała pod uwagę, oceniając sposób rysowania okręgów. No i teraz muszę sprawdzić, czy to mi działa. Czyli proszę kilka osób, żeby mi narysowali odręcznie i sprawdzam, czy jestem w stanie ocenić te rysunki pod względem kryteriów, które sobie wymyśliłam. Mam to opisane, zobaczcie, w karcie dla nauczyciela, ale tu się mi pojawia komentarz, że jeżeli uczniowie rozwiązują to w zespołach, to teraz te zespoły mogą zamienić się kryteriami, które ustanowili i sprawdzić, czy one działają, dać informację zwrotną. I widzicie, i wtedy zadanie rozszerzam. Ono się staje już zadaniem zespołowym, nawet grupowym. I oczywiście może mi to zająć więcej czasu. Inne rzeczy mi tutaj dochodzą, stają się ważne. Mogę to zrobić, ale nie muszę. I to jest właśnie, są takie zadania, które się nadają do tego, żeby móc tam zmieniać bardzo dużo i dostosowywać, już to kilka razy dzisiaj padło, no do swoich preferencji, do potrzeb uczniów i uczennic. Mam to już ocenione, piszę regulamin konkursu rysowania idealnych okręgów, zapisali. Mam znowu opisane to w karcie dla nauczyciela, no jeszcze tego języka polskiego nie było, no i ale nim język polski to jeszcze ten krok. Zobaczcie, tu mam propozycję, żeby uczniowie sprawdzili, czy może jeździć rower na kwadratowych kołach. No i okazuje się, że może, jak są spełnione pewne określone warunki, to jest pokazane, jak to działa. I teraz ja mogę z tego kroku zrezygnować zupełnie, bez straty dla rozwiązania tego zadania. Jeżeli chcę, bo uważam, że to jest ważne, ciekawe, rozwijające dla mojego ucznia, uczennicy, to okej, ale mogę z niego zrezygnować i zachować zadanie i z celem nadrzędnym. To jest taki dodatkowy krok, który może być, ale nie musi. Mam opisane oczywiście znowu w aktywności w karcie dla nauczyciela, dokładnie gdzie ma zajrzeć i co ma uczeń, uczennica opisać. No i pojawia mi się język polski. Mam tutaj dwa powiedzenia, tak, koło Macieju i dookoła Wojtek. I mają uczniowie, uczennice znaleźć pochodzenie, czyli dlaczego dookoła Wojtek, co to ma wspólnego z bocianami. Potem napisać informacje na ten temat i gdzieś opublikować. Teraz co to znaczy gdzieś opublikować? Może być to Facebook, może być to gazetka szkolna, a można napisać na gazetce w klasie dla uczniów klas młodszych, gdziekolwiek. Chodzi o to, żeby uczeń zobaczył, bo to jest też, byśmy bardzo chcieli, żeby uczniowie robili to po coś, a nie dla samego zrobienia. Tak, żeby to komuś służyło, to co oni robią, żeby nie mieli wrażenia, że uczą się i nikogo to nie interesuje. Zresztą to jest też taki duży problem, który pojawia się. Zobaczcie, że jak wy chodziliście do szkoły, jak my chodziliśmy do szkoły, to nauczyciele mniej narzekali na to, że nie ma czasu na powtórki. Były powtarzanie i uczeń jeszcze mógł zastosować to, czego się nauczy, do rozwiązywania jakichś zadań, żeby odczuł, że nauczył się, cieszył się z tego i miał jakąś satysfakcję. Teraz, jak rozmawiamy z nauczycielami, to ciągle mówią, że czasu brakuje i czasu brakuje na powtarzanie. I jest tak, że jak się uczeń nauczył, to idziemy dalej. Nie ma czasu na cieszenie się z tym. No i to, że on podzieli się, że ktoś doceni to, że on coś zrobił, ona coś zrobiła, to jest chyba w tych zadaniach bardzo ważne. I teraz spróbujemy sobie popatrzeć na te zadania. No to mam jeszcze opis w karcie dla nauczyciela, tak, te dwa powiedzenia. No i zobaczcie, to są te punkty kontrolne. Punkty kontrolne to są właśnie taki spis rzeczy, które uczeń ma zrobić. W tym przypadku masz rozwiązać zadania, te kroki w karcie zadania i masz upowszechnić notatkę pochodzeniu wyrażeń.
Tak jak Wam mówiliśmy, te punkty kontrolne narodziły się stąd, że okazało się, że jak w Radowie Małym uczniowie i uczennice zajmowali się zadaniami interdyscyplinarnymi, to oni mieli problem, czy już wszystko mają, tak? Czy czegoś nie zgubili. No i po to są te punkty kontrolne. Oczywiście można z nich zrezygnować, jeżeli uważacie, że one są niepotrzebne, czy w jakiś inny sposób je tutaj sformułować. I tu mamy komentarz do tego zadania. Tak spróbujemy to zadanie o okręgach trochę przeanalizować. Po pierwsze, to jest zadanie, które łączy dwie dyscypliny, czyli matematykę i język polski, i to jest zadanie z pierwszego poziomu interdyscyplinarności. Co to oznacza? Że te przedmioty są luźno z sobą związane. Nieco przyczepiony jest język polski do matematyki. Ja mogę z tego zrobić dwa zadania. Jedno zadanie z matematyki, drugie z języka polskiego. I nie łączyć jedno z drugim. To jest pierwszy poziom interdyscyplinarności, gdzie te dyscypliny są z sobą, tak jak powiedziałam, luźno powiązane i można je rozdzielić. Mamy centrowane problemy, czyli jest problem w tym przypadku, no, opisanie tych własności okręgów i kół. Mamy zadanie problemowe, tworzą regulamin konkursu i mają napisać ten regulamin konkursu. Jest grafika, jak widać tutaj tak w tym zadaniu, ta grafika jest istotna, no bo rysują okręgi, a więc nie da się od grafiki uciec. Jest zadanie, to jest to podejście Brunera. Patrzcie, mam to zadanie, gdzie ja już od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczę się własności kół i okręgów, a więc już trochę od kół i okręgu to ja jestem ekspertem, ekspertką, jak jestem w siódmej klasie. Praktykuję, na przykład praktykuję pisanie regulaminów. Tak, no mogłam już je zapisać, ale nie za dużo w ciągu 7 lat nauki. Dalej będę się tym zajmowała, praktykowała, a mogę być nowicjuszką, jeżeli nie znam pochodzenia pojęć dookoła Wojtek. Tak, a więc w tym zadaniu są rzeczy, które tylko ćwiczę, bo już je doskonale znam, a są takie rzeczy, które dopiero poznaję. Kontekst zadania no jest bardzo realistyczny, bo zobaczcie, ono się dzieje tu i teraz. Nawiązuje do sytuacji, którą proponujemy. Proponujemy Wam konkurs na rysowanie okręgów. Kto narysuje najlepszy okręg? Mamy indywidualne lub w parach, ale jak widzieliście, w pewnym momencie mogę to tak zrobić, że będzie nawet zespołowe czy grupowe. Pracują z kartą zadania, ale no, są potrzebni też inne osoby, no bo ktoś mi musi te okręgi narysować. Jaka jest moja rola nauczyciela, nauczycielki? Tutaj w tym przypadku prosta, to znaczy wprowadzam tematykę zadania, pomagam wtedy, kiedy jest taka potrzeba. Zadanie to, które widzieliście, może być rozwiązywane na lekcji w zasadzie pod opieką nauczyciela, nauczycielki dowolnego przedmiotu. Tu, no to jest takie zadanie, które szczególnie w klasach młodszych, gdybyśmy tak od siódmej trochę poszli w stronę dzieci młodszych, to z tym, z poprowadzeniem, rozwiązaniem tego zadania powinien sobie poradzić każdy nauczyciel, każda nauczycielka. Mogę przeprowadzić w ramach biura pracy indywidualnej, czyli wtedy, kiedy tak jak jest w Radowie, że uczniowie wybierają sobie zadanie i sami sobie z tym zadaniem radzą pod opieką mentora. No i mogę wykonać pracę zdalnej, bo przecież do narysowania okręgów są mi potrzebni na przykład bliscy, tak, którzy te okręgi mogą mi narysować i może być to i przedszkolak, tata, mama, babcia czy dziadek. Jest tu te dodatkowe warunki, no potrzebne mi są te osoby, które mi te okręgi narysują. Popatrzcie na tą planszę, to przykład takiego bardzo popularnego typu zadań i spróbujcie odczytać imiona, jakie jesteście w stanie złożyć z tych liter. A możecie je wpisać na czacie. No, już mamy tutaj całe mnóstwo nam się tutaj pojawia. Wpisujecie pewnie te, które w pierwszej chwili widzicie, albo te, które Wam są bliskie, albo które znacie, albo własne dostrzeżecie. A teraz spróbujcie podejść troszkę inaczej do tego zadania. Jak możecie, to już przestańcie wpisywać te imiona. Spróbujcie wypisać sobie i być pewnym, że znaleźliście, odczytaliście, odszyfrowaliście wszystkie imiona, które tutaj są zaszyfrowane i spróbujcie podać na czacie liczbę imion, która tu jest zaszyfrowana. Ile ich jest? Dużo. No bardzo dobra. 17. Kto da więcej? 25. Kto da? 40. Może ktoś da jeszcze? Zobaczcie. To jest takie zadanie, które znowu, jakby był początek roku, w styczniu, to na Facebookach i innych bookach krążą takie wróżby.
pierwsze trzy rzeczy, które zobaczysz, to staną ci się w nowym roku. No i czytasz pieniądze, sława, nie wiem, majątek, tak? I się cieszysz. I ja mogłabym tak do tego podejść. To tak jak Michał, to pierwsze pytanie, które wam zadał. A jakie tytuły imiona znajdujesz? Tak jak wam powiedział, imię swoje, swój bliski, to jest to, po środku zazwyczaj się te imiona znajduje. Ale jeżeli ja do tego zadania podejdę inaczej, znajdź imiona, bądź pewien czy pewna, że znalazłeś, znalazłaś wszystkie, to popatrzcie, ja muszę wtedy zastosować jakiś sposób, metodę, żeby być pewnym, pewną, że te imiona znalazłam wszystkie. I tak mogę do zadań podchodzić. Pewne, mam tą samą treść i teraz w zależności od tego, jak ja sformułuję polecenie do zadania, to albo trzymam właśnie tak na zasadzie wróżb, albo uczyć uczniów pewnych porządku, pewnego takiego uporządkowanego podejścia do danych. I ta nasza łamigłówka miała właśnie nam to pokazać. To już tak trochę podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, ale też zahaczając o pewną nową wiedzę, my już od jakiejś półtorej godziny, chyba tak mniej więcej, mówimy o zadaniach interdyscyplinarnych, a mi się czasami pojawia poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. To są te poziomy interdyscyplinarności zadań. Poziom pierwszy widzieliście w przypadku zadania okręga. Jest taki przykład zadań z tego poziomu, które się często pojawiają, jak się tworzy tego typu zadania, że na przykład uczniowie, uczennice mają napisać jakiś list, jakiś tekst, przypuśćmy z historii i podkreślić przymiotniki. I to jest powiązanie niby historii z językiem polskim. To jest właśnie ten poziom pierwszy. Czyli te powiązania między dyscyplinami są bardzo, bardzo luźne. Poziom drugi to jest taki poziom, który się często pojawia. Dominuje mi jakiś przedmiot, a inne stanowią uzupełniające. One są bardzo ważne, ale widać wyraźnie, że jakiś dominuje. I są takie przedmioty, które bardzo wyraźnie dominują, się nadają do tego typu zadań. Matematyka oczywiście, język polski też. I inne wtedy przedmioty, ale na przykład fizyka jest też takim ciekawym, gdzie ja mogę też do różnych treści z fizyki dobierać treści z innych przedmiotów. Ale wtedy fizyka jest tutaj taką fizyką, takim przedmiotem dominującym. Potem mamy poziom trzeci, to jest ten, do którego byśmy chcieli tak naprawdę dojść. To jest taki poziom, gdzie treści z różnych edukacji, z różnych przedmiotów, to ja je muszę połączyć, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie. Że bez nich, bez tego połączenia nie znajdę odpowiedzi na to pytanie. Na przykład my mamy takie zadanie, które wam zaproponujemy, gdzie uczniowie i uczennice mają dowiedzieć, zrobić takie badanie tam wśród najbliższych, czy Jurek Owsiak powinien, czy też nie być nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Żebym ja zorganizowała te badania, je przeanalizowała, no i wywnioskowała, czy według mojej bliskiej to on powinien być nominowany, czy też nie, muszę zastosować wiedzę z różnych dyscyplin. Bez tego się nie da do tego dojść. I teraz najłatwiej zaczynać oczywiście od poziomu pierwszego, takich zadań, które są, to powiązanie jest bardzo luźne, dochodząc do tych najbardziej skomplikowanych. Pamiętajcie też, że to nie jest tak, że w siódmej klasie uczniowie po raz pierwszy zderzają się z zadaniami interdyscyplinarnymi, nie, ponieważ edukacja wczesnoszkolna, nauczanie zintegrowane, czy klasy 1-3 i przedszkole, oparte są na zadaniach interdyscyplinarnych. Tam różne edukacje są sobą powiązane, żeby dać dziecku taki całościowy obraz świata. To są te poziomy. W komentarzach do każdego zadania znajdziecie opis, czy to jest poziom pierwszy, drugi, trzeci. Czasami sami zobaczycie, że nie jest łatwo wskazać ten poziom. Jak my napisaliśmy drugi, a wy stwierdzicie, że nie jest pierwszy. Tak może być. No każdy na coś innego zwróci tutaj uwagę. Bo to są dosyć luźne czasami przejścia pomiędzy poszczególnymi poziomami. Mamy dwa typy zadań. Tych jest więcej, czyli związane z jakimś problemem. No i też takie, które dotyczą prowadzenia jakichś badań typu ankieta, eksperyment, doświadczenie. Czyli ten drugi typ zadań. No zadania interdyscyplinarne z takim założeniem, że one są przede wszystkim indywidualne i tam rozwiązywane w parach, no prowokują do przede wszystkim do zadań problemowych, ale zobaczycie, że też znajdą się zadania typu tego drugiego, czyli oparte na zapytaniach, dociekania. Rodzaje problemów, tak jak mówiliśmy, sama ich nazwa mówi o tym, czego one dotyczą. I też w komentarzu do zadania znajdziecie, jaki jest typ problemu, którym uczniowie się tutaj w danym zadaniu zajmują. Mamy uwagi.
uwagi to jest właśnie to, co, z czym związane jest, no coś takiego dodatkowego w tym zadaniu. Na przykład zobaczycie, że czasami są zadania czasochłonne i pracochłonne. Mamy na przykład takie zadanie, gdzie uczniowie, uczennice mają sprawdzić, czy kwaśnopady w ich okolicy się zdarzają i tam trzeba przeprowadzić pewne doświadczenie, czyli albo eksperyment, zależy się jak do tego podejdę, czyli na przykład muszą przykleić taśmę klejącą i po tygodniu sprawdzić, co tam się do niej przyczepiło. To jest tydzień mi potrzebny. W związku z czym dobrze jest czytać te komentarze i takie wybierać zadania, które wiesz, że może zaproponować, albo próbować takie zmienić, żeby były dostosowane do moich potrzeb i moich preferencji. Są czasochłonne, niektóre są czasem pracochłonne, ale tak jak Wam mówiliśmy też, nam się wydaje, że żeby zadanie miało jakąś wartość, to musi być zadanie no, trudne, gdzie dziecko pokona jakąś przeszkodę, bo tylko w takich sytuacjach się uczymy. Uczy się ten, kto nie wie, wie, że nie wie i chce się tego, czego nie wie, nauczyć. Są też oczywiście zadania takie, które wymagają możliwości pracy w zespole, na przykład rozegrania jakiejś gry. Wszystko to w komentarzach tutaj znajdziecie. Chcieliśmy Wam przedstawić zadania interdyscyplinarne, jak one są skonstruowane, jak my je widzimy. I my wiemy, że to jest początek dopiero naszego zmierzenia się, naszego, waszego z tego typu zadaniami. Tak jak Michał powiedział, takim kolejnym krokiem ważnym chyba, który zrobimy, to będzie kurs e-learningowy, gdzie będziemy się wspólnie uczyć i konstruowania tych zadań, zmieniania, dostosowywania, bo też nie oszukujmy się, najlepsze zadania to są te, które Wy napiszecie we własnych szkołach. One są wtedy tymi najcenniejszymi i najciekawszymi. Także na razie bardzo, bardzo dziękujemy i przekazujemy głos Magdzie. Która powie, co dalej się będzie działo. No właśnie, na pewno jesteście bardzo ciekawi tego, co dalej, jaki mamy pomysł na to, jak dalej pracować z tymi zadaniami. Przede wszystkim dziękuję w imieniu Małgosi, Michała jeszcze raz za to, że zechcieliście wysłuchać tego webinaru, że zmierzyliście się z tą całą koncepcją i z tym pomysłem. Widziałam na czacie, że mieliście różne pytania, uwagi, też czasem pewne wątpliwości co do samych konkretnych zadań. Ja chcę powiedzieć, że nasz pomysł na pracę z nimi polega na tym, że jak każde nowe narzędzie, w pierwszej kolejności wydaje nam się, że po prostu ważne, warto jest je przetestować. Także bardzo serdecznie Was zachęcamy, czy wręcz prosimy, żebyście rozważyli, na ile czy teraz w pracy zdalnej z uczniami możecie wykorzystać te zadania, które Wam po naszym webinarze już udostępnimy, ale właśnie z takim zamiarem, by je przetestować, by sprawdzić, jak działają, czy i jeśli tak, to gdzie, w jakich obszarach mają różne swoje potencjalne silne strony, ale też jakieś obszary, które będą wymagały ponownej refleksji, czy po prostu zmiany. Czyli pierwszy etap pracy z zadaniami, o który prosimy, to jest ewentualne wypróbowanie ich i przetestowanie. Drugi etap, do którego też będziemy bardzo serdecznie Was zachęcać, który może wynikać z tego pierwszego, to jest dostosowywanie tych już gotowych zadań do specyfiki Waszych uczniów, też być może sytuacji, w jakiej będziemy, czy będziecie je z uczniami wykorzystywać, czyli taka sytuacja, w której jeszcze nie tworzycie nowych zadań, ale zmieniacie w tych gotowcach to, co w Waszym poczuciu wymaga zmiany, by zadania stawały się lepsze albo bardziej dopasowane do potrzeb Waszych dzieciaków. I trzeci etap, ten ostateczny, do którego będziemy dążyć, na tyle, na ile będziecie uważali, że jesteście gotowi i chętni po prostu to robić, to jest sytuacja, w której sami będziecie stawać się autorami tych nowych Waszych zadań interdyscyplinarnych. Oczywiście doskonale rozumiemy, że to będzie wymagało Waszej współpracy z koleżankami i kolegami, no i też wymyślenia pewnego kontekstu, w jakim z takich nowych, tworzonych przez Was zadań będziecie chcieli korzystać. Co jeszcze? No oczywiście przede wszystkim kurs e-learningowy, o którym przed chwilą powiedziała Małgosia, kolejny moduł, który startuje, jeśli dobrze pamiętam,
15 maja, to będzie moduł w całości poświęcony temu, jak pracować z zadaniami interdyscyplinarnymi. On będzie częściowo powtórzeniem tych treści, które dzisiaj nam przekazywali Małgosia i Michał, ale też będzie zawierał elementy, które będą poszerzać to, o czym dzisiaj mówiliśmy. No i też w ramach indywidualnej pracy naszych trenerów z Wami też zachęcam do wspólnej refleksji, czy też kierowania do nich. Oni są do tego przygotowani, wszelkich pytań, uwag, czy też prośby o wsparcie wtedy, kiedy będziecie z tymi zadaniami pracować, jeśli oczywiście tak zdecydujecie. Czyli nasza droga taka, na początek wypróbowanie, testowanie, eksperymentowanie z nimi, kolejny krok, dostosowywanie z uwzględnieniem potrzeb Waszych dzieci, środowiska i też innych uwarunkowań, które sprawiają, że jakieś fajne zadanie będzie jeszcze fajniejsze, jeśli wprowadzicie w nim jakieś modyfikacje. I trzeci krok, własne autorstwo, czyli już samodzielna praca ze wsparciem poradnika, który powstanie, trenerów, a w pierwszym czasie też naszego kursu e-learningowego. Tak to widzimy. Oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek pytania czy też uwagi, no to zachęcamy do ich wyrażania. Jeśli pozwolicie, ja teraz przekażę głos już Kasi, no i przejdziemy do ostatniej części naszego spotkania, czyli tego fragmentu, podczas którego będziemy wspólnie rozmawiać o pytaniach i Waszych uwagach. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Mam tu trzy pytania i jedną dygresję. Pierwsze pytanie, czy mogę zadanie zmienić, modyfikować? Oczywiście, że tak. Pamiętajcie, że najlepsze zadania są takie, które się zmieni. Bo to też świadczy o tym, że ja rozsądnie do tego podchodzę. I kiedyś Michałek bardzo ładnie powiedział, że szkoła to nie Hollywood i my nie realizujemy scenariuszy, które ktoś napisał. I dlatego im bardziej zmienię to zadanie, tym lepiej. Dlatego Wam pokazaliśmy zadanie, które świetnie do tego nadaje właśnie o okręgach, które mogę zmieniać na różne sposoby. My podpowiadamy, jak można zmienić, ale sądzimy też, że no, Wy znajdziecie miejsca, które będą jeszcze lepsze do zmiany niż te, które my znaleźliśmy. Okej, pytanie drugie. Czy muszę zrealizować całe zadanie, wszystkie zaplanowane kroki? Nie. To tak jak widzieliście, pokazaliśmy na przykładzie tego zadania okręgu. Wyrzucenie kroku piątego o rowerze z kwadratowymi kołami jest dopuszczalne. I to my tam zaznaczamy, które według nas kroki można pominąć i łatwo po prostu zmienić tylko numerację w krokach i tyle. Są takie kroki, które się no, nie da pominąć, bo one są istotne dla rozwiązania zadania, ale jeżeli widzicie, że ono jest tak troszeczkę na siłę tam dopisane, to oczywiście można to zmienić. Nic nie staje na przeszkodzie. Czy te zadania wykonują wszyscy uczniowie w klasie jednocześnie? Na przykład w klasie jest 26 osób, czyli 13 par pracuje nad tym samym zadaniem, czyli na przykład 13 gazetek o pochodzeniu związków frazeologicznych pojawi się w podobnym momencie na korytarzu czy w klasie. No nie, no to byłoby trochę dziwne. Oczywiście, że nie. I są takie sytuacje, kiedy my mamy kilka takich samych wytworów i my wtedy podpowiadamy, co można z tym zrobić. Ale są takie zadania, które, no tak jak w przypadku tego o tym, o pochodzeniu tych związków, gdzie no nie można, to wtedy można zmienić albo po prostu gdzie indziej mam tobie przysłać tą ocenę, opis, skąd te związki frazeologiczne się wzięły. Albo na przykład, to jest zadanie, mogę to zastosować to zadanie do pracy w biurze pracy indywidualnej, gdzie już tych dzieci, uczniów, uczennice, które wybiorą to zadanie, będzie znacznie mniej. Są też takie zadania, gdzie są wytwory i my proponujemy, co z nimi zrobić. Na przykład ta grupa ma wysłać do takich nauczycieli, tamta do innych nauczycieli, a jeszcze inna ma coś innego z tym zrobić. Staraliśmy się takie sytuacje przewidzieć. Co znowu powiem, nie znaczy, że je do końca przewidzieliśmy, ale znowu tu się kłania to, co powiedzieliśmy na początku, znaczy duża elastyczność w podejściu do tych zadań. Tak, bo też weźmy sobie pod uwagę, że te wytwory no, nie zawsze są w przypadku gazety i czy tego typu rzeczy, tam są różne inne, które no, jak mi powstanie trochę więcej sztuk, to się nic nie stanie. Poza tym
tak jak powiedzieliśmy też, dobrze jest no, łączyć dzieci, żeby nie indywidualnie, tylko na przykład w parach wykonywać. I tutaj na koniec taka dygresja, do której proszę, żebyście się odnieśli. Na dwukierunkowość to jeszcze, żeby programy z różnych przedmiotów były skorelowane. Tak. I teraz ja bardzo przepraszam z góry fizyków, chemików i biologów, że mogę zaraz powiedzieć coś, co będzie drażniło wasze uszy, ale spróbuję jako laiczka w tych przedmiotach to powiedzieć. Zobaczcie, mamy pojęcie energii. Ja bym bardzo chciała, żeby energię potencjalną i kinestetyczną poznawali uczniowie na fizyce, a energię, typ energii, który czerpie człowiek z pożywienia, poznawali na biologii, żeby to mniej więcej działo się w tym samym czasie, żeby uczeń, uczennica zrozumieli, co to w ogóle jest energia i że są jakieś związki wspólne między energią z fizyki i energią z biologii. No byśmy tak bardzo chcieli, żeby było. Ale myślimy, że to jest trudne nie tylko w polskiej szkole, ta korelacja między przedmiotami. I trzeba też patrzeć, tak, czy mi się też da połączyć te różne przedmioty. Bo zobaczcie, są takie przedmioty, właśnie przedmioty ścisłe, jak matematyka, fizyka, chemia, gdzie ja muszę raczej dane tematy wprowadzać jedno po drugim, ponieważ na jednych buduje się kolejne. I nie da się poprzestawiać tych cegiełek, ponieważ no, nie poznam na przykład liczby ujemnych, nim poznam liczby naturalne. I to jedno po drugim musi iść. W przedmiotach humanistycznych chyba trochę jest inaczej, ale to też trzeba tego porządku pilnować. Czy ja mogę dane doświadczenia zaproponować uczniom, uczennicom w danym czasie, a jak nie, to po prostu zmienić nieco, tak? Czyli zostawić na później to zadanie, poczekać, aż uczniowie, uczennice no będą już gotowi do zajęcia się danym problemem. Te zadania interdyscyplinarne raczej są zajęciami ćwiczeniowymi, a nie zadaniami, które wprowadzają dane pojęcie. Tak, a więc tu już trzeba byłoby coś umieć, żeby sobie też z nimi poradzić. Jeszcze tak a propos tego, nie wiem czy tego, ale pamiętajcie też, jak będzie się układać te zadania, zresztą będziemy was do tego namawiać, że trzeba zastanowić się, o czym to zadanie jest. Znaczy takie natchnienie mieć do tego zadania. I te natchnieniem są różne sytuacje. Od serialu, przez wyjazdy, wycieczki i jakieś sytuacje, które nam się nadarzają. To są takie momenty, które mogą być dobrym kontekstem do zadania. Ale też pamiętajcie, że co innego interesuje mnie, a co innego interesuje ucznia, uczennicę. Tam zobaczycie takie zadanie. To ja myślę, że wielu dorosłym się będzie podobało. Pamiętacie takie czasopismo Filipinka kiedyś była? Tak, każdy młody, no Kasia to chyba nie pamięta i Paulina, ale było kiedyś takie czasopismo, które czytali, Magda na pewno czytała, czytali wszyscy młodzi ludzie, to znaczy Filipinka. I my spróbowaliśmy ułożyć zadanie o Filipince dla ucznia, uczennicy klasy siódmej. Zobaczycie, jak poplątaliśmy, jak tam różne związki poszukaliśmy, ale inaczej do zadania o Filipince będziecie wy podchodzili, tu czytaliście Filipinkę, a inaczej ci młodzi ludzie. To nie znaczy, że ich zainteresuje to zadanie tak, jak mnie zainteresowało wtedy, kiedy pisałam to zadanie. W związku z tym, no, z tym też się trzeba liczyć, że to, co mnie interesuje, no, niekoniecznie interesuje ucznia i na odwrót. Oczywiście dobrze byłoby znaleźć jakieś punkty wspólne, ale szukanie tego kontekstu, o czym to zadanie ma być, jest to bardzo ważne. Mam pewien taki, ponieważ już Magda na początku powiedziała, że my lubimy matematykę, to w przypadku małych dzieci, czy one będą dodawały kasztany, czy będą dodawały czarownice, to jest mi wszystko jedno. Jak czarownica je w jakiś sposób zainteresuje, to proszę bardzo. 2 dodać 2 to jest 4. Tak, a więc tutaj trzeba też ten kontekst dobrze wybrać. I też padło pytanie, Kasiu, ręczę cię teraz, no moment. A to czy wszyscy uczniowie mają pracować nad różnymi zadaniami, czy każdy dostanie inną kartę? To zależy już, jak sobie wymyślicie pracę nad nim w szkole. W biurze pracy indywidualnej każdy może pracować nad innym zadaniem. Jeszcze jest tak, że sobie sami wybierają, nad czym chcą pracować. To zależy naprawdę. To będzie taki chyba jedno z najtrudniejszych zadań w szkole, w waszych szkołach, a mianowicie wymyślenie sobie, w jakiej formie tymi zadaniami się będziecie zajmować. Oczywiście wasi trenerzy, trenerki powinni wam w tym trochę pomóc i tu podpowiedzieć, ale to jest też taka bardzo ważna moment, tak, praca nad tymi zadaniami. Wybrać, wymyślić sobie, jak my będziemy się zajmowali. Każda szkoła ma jakiś trochę inny sposób pracy, wy jesteście inni i każdy może też sobie coś innego wybrać. Tu też padło pytanie o pracę zdalną. One się zobaczycie, jak będziecie czytali te zadania, że na pierwszy rzut oka wydają się, że to są zadania super wymyślone do pracy zdalnej. Bo tam się dużo dzieje, różne przedmioty są,
uczniowie sami wiedzę mają zdobywać. My wam pokazujemy, podajemy źródła wiarygodne, aktualne, a więc można dać, żeby oni poszukali tą wiedzę. Nie są potrzebne książki, tak jak tam z tyłu za mną są, czyli takie tradycyjne, tylko te, które znajdę w sieci. I one wydają się być naprawdę stworzone do pracy zdalnej, ale muszę się też zastanowić, ja, która proponuję uczniom uczennicom to zadanie, czy jestem pewna, że to nie jest zbyt duże wyzwanie dla nich. Jeżeli oni nigdy z takimi zadaniami nie pracowali, to czy sobie poradzą? Czy jednak nie jest lepiej najpierw je przećwiczyć takiej zwykłej pracy, dopiero potem zadawać do pracy zdalnej? Ja nie życzę nikomu, żeby za rok znowu ten wirus nas dopadł, czy jakiś inny, ale to już jest jakby, każdy sobie musi sam odpowiedzieć na to pytanie. Bo każdy uczeń i uczennica jest inna, a może spróbować i zobaczyć, czy to mi wychodzi, czy nie wychodzi. Też oczywiście trzeba będzie też dogadać się z sobą, czyli nie wiem, biolog musi dogadać się z fizykiem, jak do tego zadania podchodzą, ale może być to też okazja do tego, że zaczniemy z sobą też jako nauczyciele różnych przedmiotów rozmawiać i współpracować. Tam potencjał w tych zadaniach jest duży i on jest na takich różnych tutaj płaszczyznach, mogę z nich czerpać. Kasiu, już Cię wyłączyłam, bo już więcej nie widzę pytań. Okej, dziękujemy bardzo za uwagę i obecność. Dziękuję prelegentom Małgosi, Magdzie i Michałowi oraz całemu zespołowi Szkoły dla Innowatora. Nagrania oraz przykładowe zadania zostaną Państwu udostępnione. Sprawdźcie maila jutro około południa. Teraz już się żegnamy. Do zobaczenia niebawem. My też bardzo dziękujemy. Dziękuję. Tam dziękujemy Wam bardzo. Jeśli na jakieś pytania nie odpowiedzieliśmy, bośmy ich nie znaleźli, to jeszcze przeanalizujemy cały czat i tej odpowiedzi udzielimy mailowo. A my jeszcze bardzo dziękujemy zespołowi CEO, że razem przez to wszyscy przeszliśmy, także bardzo, bardzo dziękujemy. My też Wam bardzo wszystkim dziękujemy i naszym prelegentom, naszemu zespołowi, wszystkim uczestnikom. Czasy trudne, ale strasznie się cieszymy, że chociaż mamy taką opcję, taką możliwość, by się spotykać i, no i pchać ten pociąg do przodu. Wszystkiego dobrego dla Was i mnóstwa zdrowia. Dziękuję.